To jest wojna. Przygotowanie żołnierza do bitwy. Pas. Pancerz. Weźcie tarczę wiary. Przyłbica zbawienia. Dlatego tak ważne jest to mówienie o nieutracalności zbawienia. Stała możliwość komunikowania się z dowódcem. To jest nasze zadanie, uzbroić się. Zbroja jest niepotrzebna, jeśli nie walczysz. Prawdziwy żołnierz idzie z radością do walki. Bądźcie gotowi. Armia rzymska górowała nad każdą armią świata jednym elementem. Organizacją i dyscypliną. My mamy myśleć tylko o jednym. O zwycięstwie. Zajmiemy się chyba najbardziej ulubioną analogią życia i wzrostu chrześcijańskiego, która pokazywana jest właśnie w tym tekście przez apostoła Pawła. Stawiam tezę, że dla niego sprawy związane z wojskiem były hobby. On to naprawdę lubił. Pokazując wzrost chrześcijański i naszą rolę w tym zadaniu, jakie Bóg wyznaczył, bardzo często odwołuje się do przykładów militarnych, a ten jest najbardziej znany. Ciekawe, czy istnieje związek, jak myślicie, pomiędzy tym faktem, a jego dokonaniami misyjnymi. Największą ilością pism Nowego Testamentu, które po nim zostały. Pomiędzy tym faktem, a wejściem na niezdobyte terytoria. Pamiętacie, co było jego chlubą? Pójść tam, gdzie jeszcze nikogo nie było. Postawić nogę tam, gdzie są sami wrogowie. Jaki to duch? Mówię o duchu z małej litery. Niektórzy z was czytali Ogniem i Mieczem. Pamiętacie, co Jaremę cechowało? Zanim jeszcze się podpaliła Ukraina. Gdzieś chodził, tam jest taki opis, że nikt nie wiedział, gdzie już byli. Tak daleko poszli, że już nie wiedzieli, gdzie są. Nikt jeszcze wcześniej się tam nie zapuścił, nie było to opisane i tak dalej. Jest w części z nas taki duch pionierstwa. A Jarema przecież, on nie z żądzy krwi się tam zapuszczał. Tylko jakaś ciekawość świata i drugi cel? Zmiana tego świata. Czy nieść coś dobrego tym ludziom. Nie podbijać ich tylko dla żądzy krwi. Oczywiście u niektórych to się w tą stronę, czy u większości, która na grzechu, że tak powiem, bazuje, pójdzie to w takim jakimś kierunku. Ale apostoł Paweł już jeszcze jako niewierzący człowiek, bo nie wydaje mi się, żeby on zapałał miłością do legionów rzymskich po nawróceniu, bo na to już nie bardzo miał czas wtedy, czym zajmował się jako wykształcony Żyd. Służbami specjalnymi. Apostoł Paweł przyjął na siebie misję zwalczania chrześcijaństwa za pomocą wszelkich dostępnych metod, także operacyjnych, w Damaszku. I dostał od żydowskich przywódców odpowiednie plenipotencje do dokonania tego dzieła. I był w tym bardzo biegły. Także zamiłowanie do militarnego rozwiązywania spraw, jak widać, było w nim. Zapewne od dzieciństwa. Dzisiaj dzieci chrześcijańskie wychowywane są w nienawiści do broni, w nienawiści do wojska, w jakimś duchu pacyfizmu, który jest absolutnie obcy Biblii. Sam zresztą nasze piosenki, to co czytamy w Biblii, jak apostoł Paweł postrzega rzeczywistość, to jest wojna. Gdzie tu o pacyfizmie mowa? Oczywiście innymi metodami ją prowadzimy, ale żeby zrozumieć tę wojnę duchową, potrzeba jest nam zrozumienia prawdziwej wojny, znaczy nie prawdziwej, tylko materialnej wojny.
tak jak apostoł Paweł właśnie tego użył. Legionista rzymski jest podstawą rzymskiej wojny. Jest jeszcze druga podstawa. Rzymska taktyka i dyscyplina. Legionista to jest jednostka, a legion to jest zbiorowość. Oczywiście nie legionista zdobywał i pokonywał nowe tereny i pokonywał wroga, tylko legion, czyli wspólnota legionistów właściwie zarządzana i dowodzona. Pacyfizm nie pochodzi od Boga. Pacyfizm tu i teraz. Oczywiście w niebie będzie inaczej, ale jesteśmy na ziemi. I budowanie w dzieciach tego typu postawy, czy budowanie w chrześcijanach awersji do militaryzmu, to jest działanie na rzecz diabła. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest wychowywanie ludzi niezdolnych do toczenia wojny, która jest przed nami. To jest marzenie diabła właśnie. Wróćmy do naszego tekstu o wzroście duchowym. Ten tekst może niekoniecznie pokazuje sam wzrost duchowy. Bardziej pokazuje już przygotowanie żołnierza do bitwy. Ale tutaj jeszcze tego nie widać, ale zaraz w następnych wersetach będzie pokazana kolejność nakładania tego rynsztunku. I myślę, że ta kolejność nie jest przypadkowa. Ona jest rzeczywista i ona ma duchowe znaczenie i duchowe konsekwencje. Ale zanim do tego przejdziemy, weźmy jeszcze kilka elementów z tego tekstu. Wyeksponujmy. Najbliższy Mić pod prąd pisze o tym troszeczkę więcej. Bój z bezwzględnym, amoralnym przeciwnikiem. To jest rzeczywistość. To jest opis pola walki. Zawsze żołnierz powinien wiedzieć, z kim mu się przyjdzie zmierzyć. Czyli bój to znaczy, to nie są ćwiczenia. To nie jest na niby. Zwykle to oznacza, że jeden wraca z tego boju z tarczą, a drugi na tarczy. To bój śmiertelny. Tutaj te pociski rzeczywiście ranią i zabijają. I to nie jest, że boje toczymy, bo to by oznaczało, że jest walka, pokój. To jest ciągły bój. Walka z tym naszym przeciwnikiem jest stałym opisem naszego istnienia na ziemi. To nie są tylko przejściowe konflikty. Przeciwnik jaki jest? Zasadzki, diabelski. Tu można sobie więcej o diable jakoś przypomnieć, że to było najdoskonalsze stworzenie Boga. Najdoskonalsze, czyli też najmądrzejsze. Jego funkcją było zarządzać całym stworzeniem. Czyli świetny organizator. Właśnie Mić pod prąd stawiam to pytanie o te tak zwane teorie spiskowe. No bo przeciwnicy teorii spiskowych co mówią? Że rzeczywistość społeczna jest tak skomplikowana, tyle czynników i procesów zachodzi w tej rzeczywistości, która cechuje społeczność ludzką, że zapanowanie nad tym przez jakąś konkretną służbę czy grupę osób, czy jakiś umysł ludzki jest po prostu niemożliwe. Zawsze coś wymyka się spod kontroli. Z poziomu materialnego tak jest, ale przeciwko sobie nie mamy służb specjalnych tylko. Nie mamy ludzkich umysłów. Przeciwko sobie mamy Lucyfera. Czyli najtęższy umysł stworzony, podkreślam, stworzony we wszechświecie. I doskonały organizator, bo administrował stworzeniem. Jeśli tak zobaczymy naszego przeciwnika, no to wtedy zobaczcie, że to działa dwustronnie. Ten bój to już nie jest taka zabawa. No i teraz jeszcze wiemy o tym Lucyferze, szefie tej bandy, że się zbuntował, czyli zanegował
system wartości też zanegował system wartości boskich. To jest reprezentowane przez te słowa, przez to słowo zasadzki. To jest mniej więcej narysowane pole bitwy. Każdy, kto zlekceważy ten etap tak zwanego rozpoznania, wpadnie w zasadzkę. Chociaż będzie nawet dobrze uzbrojony, przygotowany i tak dalej. Bo nie zna przeciwnika, bo go zlekceważy. To jest w teorii walki jedna z najgorszych, jeden z najgorszych grzechów. To jest zlekceważyć przeciwnika. Bo wtedy nawet słaby przeciwnik, jak Dawid, może załatwić kolosy. Ale gdybyśmy poprzestali na tym, byłoby to niepełne zarysowanie pola walki. Defetystyczny obraz, no bo ten największy umysł, najlepszy organizator, dysponujący całymi zastępami zorganizowanych hord aniołów zbuntowanych przeciwko nam. No to nie bardzo. Dlatego właściwe spojrzenie na pole walki to jest pamiętanie o tym. Pan i jego potężna moc. To jest ponad wszystko. To on stworzył Lucyfera. To jego umysł jest tym, który nazwany został przez Jana jak Logos. Czyli ten doskonały, pełny umysł wszechświata. I to samo można powiedzieć o mocy Bożej. Musimy pamiętać, że my jesteśmy w tej armii. Nasz wódz jest najpotężniejszy. To jest dopiero realistyczny obraz pola walki, który rzeczywiście daje rzeczywistą, że tak powiem, perspektywę i powoduje, że idziemy do walki z uśmiechem. Apostoł Paweł w pewnym momencie powiedział: śmiało sobie poczynamy. Śmiało sobie poczynamy, nie w sposób zalękniony. Jeśli byśmy się skoncentrowali tylko na diable i jego możliwościach, byśmy studiowali jego dokonania, jakie paskudne rzeczy zrobił w historii, to już powinniśmy wywiesić białe kalesony gdzieś tam. I tak robią niestety nasi bracia, którzy idą na kompromis z katolicyzmem, którzy dzisiaj idą w kierunku ekumenizmu. To jest dowód, że polegają na własnych siłach. Oni będą mówić piękne rzeczy, jak oni są posłuszni Chrystusowi, ale nie znają Boga tak, jak apostoł Jan mówił, że ojcowie znać Go powinni. Bo jeśli ktoś w ten sposób zna Boga, to z podniesioną głową, z radością, jakby żołnierz się, owszem, wie, że może zginąć, że może zostać ranny, ale prawdziwy żołnierz idzie z radością do walki. Prawdziwy żołnierz pali się do boju. Tu bym wam zaraz pokazał scenę z filmu Kuba. Dlaczegoście nie gonili nieprzyjaciela? Nic nie mówi. Stoi ze wstydem. No to dowódca pyta: ile wam zostało? Ile magazynów? Ani jednego. Ile granatów? Ani jednego. Zobaczcie sobie tę scenę. To jest wojsko właśnie. Prawdziwe wojsko, które zna przeciwnika. Nie mamy złudzeń co do tego. Ale zna swego wodza. Zna swego pana. Ono się pali do boju. Nie żebyśmy byli jakimiś herosami. Ale za nami stoi ten, któremu oni nie tylko, że nie są godni niczego tam związać. Ale jeśli się nie nawrócą, to się spotkają z jego sandałem. A krew ich będzie sięgała do końskich wędliderów, jak opisuje to Księga Apokalipsy. To jest los wrogów Boga. Apostoł Paweł, jak widzicie, daje nakaz po zapoznaniu z tym polem walki, dlatego, czyli związku z tym, co wcześniej. Po pierwsze, weźcie. Czyli to wskazuje, że masz wziąć albo masz nie wziąć. Dlatego pierwszy nakaz: weźcie. To jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie uzbroić się do tej walki. Do czego służy zbroja?
Czy chodzisz w zbroi na co dzień? Dlaczego? Dlaczego nawet legionista nie chodził cały czas w zbroi? Tylko w tunice zwykle chodził, nie? Po obozie zwykle, ale nie zawsze też. W czasie... No właśnie. Zbroja ma sens tylko w bitwie. No są jeszcze tak zwane zbroje paradne, ale o faryzeizmie to kiedy indziej. Zbroja ma sens tylko wtedy, kiedy walczysz. Inaczej jest koromysłem. Czymś, co przeszkadza, jest nieporęczne, ciężkie. Zbroja jest niepotrzebna, jeśli nie walczysz. To jest zbroja, czyli potrzebna będzie tylko żołnierzowi, który stacza bój. Dla innych to będzie niepotrzebny balast w życiu. Jednym z elementów tego rynsztuntu jest Słowo Boże. I dzisiaj wielu chrześcijanom Słowo Boże przeszkadza. Bardzo przeszkadza. Chcieliby tam dokonać poważnych korekt. No bo jeśli się będą jego trzymać, no to wchodzą w sparing z wrogiem normalnie. Ci, którzy nie idą w bój, to im ten rynsztunek przeszkadza. Pas prawdy. Jak się chce coś załatwić, to prawda jest jednym z najgorszych, że tak powiem, narzędzi do toczenia negocjacji. No to lepiej i tak dalej. Ta zbroja, jak się nazywa? Boża. Niekiedy duchowa. To kiedy ona będzie ci potrzebna? Kiedy będziesz chwalił Boga z radością, że ją masz. Tylko i wyłącznie, kiedy będziesz szedł się bić. Tylko kiedy będziesz w boju. W innych okolicznościach ci będzie przeszkadzała. I będziesz ją chyłkiem tego gdzieś starał się jej pozbyć. Przynajmniej niektórych jej elementów. Weźcie, ale tylko wtedy, kiedy chcecie być Bożymi wojownikami. Kiedy chcecie toczyć ten bój, który rozgrywa się w otaczającym świecie duchowym i ma emanację na świat materialny. Tylko wtedy weźmiemy tę zbroję z radością. Bo ona tylko tam jest użyteczna, a nie gdzie indziej. Jeśli masz inny cel, jeśli chcesz dogadzać sobie, jeśli chcesz odnieść sukces w świecie, to zbroja Boża będzie ci przeszkadzała. Ostatnia sprawa. Całą. Ze względu na przeciwnika. Jeśli nie weźmiemy całej zbroi, to też jesteśmy narażeni na ciosy, a nawet na śmierć tej wojny. Dlatego tak ważny jest ten nacisk położony całą zbroję. No i jeszcze dodam, trzeba pamiętać o celu tej walki. Że nie idziemy tylko powymachiwać szabelką. Nie idziemy tylko drażnić wroga. My idziemy zwyciężyć. My idziemy zrealizować to, co dla nas pisane. Dokonać wszystkiego i ostać się. I samemu pozostać czystym. Wtedy. Przechodzi teraz do szczegółów. Jak rozumiecie to słowo stójcie tutaj? Że on już staje do walki. Nie? Że jest alarm, jest pobudka, on staje. Ale to nie jest, że staje i będzie tak stał. Więc idzie do walki, to wstaje gotowy, ale najpierw musi się przygotować. Właśnie nałożyć tę całą zbroję. Nie? Czyli stójcie wtedy, to jest bądźcie gotowi. I zaczyna się od takiego elementu, od którego praktycznie do dzisiaj każdy chłop zaczyna aktywność. Jak mężczyzna nakłada dresy, to co znaczy? Że zaraz włączy telewizor. A jak mężczyzna zapina pas, to się coś będzie działo. Nie wiemy jeszcze co, ale to jest jego główna aktywność. Teraz zapiął pas. Chociaż dzisiaj mężczyźni już nic przy tym pasie nie noszą w większości. To jednak dalej zapięcie pasa jest takim ruchem, którym
dodaje pewności siebie. I rzeczywiście to był taki też element zbroi rzymskiej, że nawet nie oddanie miecza było symbolem pokonania, tylko właśnie rozpięcie, zabranie pasa. To znaczy, że on przegrał. Pas to był taka właśnie z jednej strony oznaka, że on jest gotowy do boju, a z drugiej strony dla niego element, który budował jego poczucie ważności, poczucie siły, poczucie gotowości do akcji. To właśnie zapięty pas. Rzymska funkcja pasa była też jeszcze dodatkowo, mogę poprosić o slajd z pasem rzymskim, stanowiły też wartość ochronną, żeby go ktoś nie kopnął w krocze. Chroniło ten jak gdyby wrażliwy element. Kopnijcie mężczyznę w krocze, chcecie zrobić taki eksperyment, ani głowa mu nie pomoże, ani hełm, ani karabin, ani nic. Także pas od razu oznaczał ochronę tej części ciała. Nie? Pas oczywiście, zobaczcie, wszystko jest przytoczone do tego pasa. I sztylet, i miecz. Opasawszy, widzicie, że tu jest też ta funkcja ochronna, w tym moim zdaniem się przewija, opasawszy biodra swoje prawdą. To jest fundament życia chrześcijańskiego. Fundament świata ciemności jest jaki? Kłamstwo. Jest ojciec wszelkiego kłamstwa. W jego królestwie kłamstwo rządzi. W jego królestwie kłamstwem się zwycięża. Dlaczego początek żołnierza Chrystusa to jest ochronić swoje czułe miejsce i przygotować się do walki przez założenie pasa prawdy. Jeśli tego nie ma, to tak jak mówiliśmy, poczucie godności tego żołnierza będzie pikowało. Jeśli on nie uznał prawdy o sobie, o świecie i tak dalej, i żyje w jakimś kłamstwie, świadomie oszukuje ludzi i Boga. Przykład Ananiasza i Safiry pokazuje, że nie można oszukiwać samych ludzi. Od razu próbuje się oszukiwać Boga. To nie ma tego podstawowego elementu. Bo mówię, wszystko na nim jest oparte, na tym pasie. On chroni najwrażliwsze miejsce i on daje nam poczucie pewności siebie. Czyli jeśli ktoś żyje w kłamstwie, jego obraz siebie nigdy nie będzie mógł być dobry. To będzie zawsze przegrany żołnierz. To warto to mocno podkreślić. To będzie zawsze przegrany żołnierz. A po drugie, to jest sygnał dla świata, że macie do czynienia z przygotowanym Bożym wojownikiem. To jest życie w prawdzie. To jest zapięty pas. Pancerz sprawiedliwości. No to pancerz to jest to mniej więcej od pasa w górę, tu z naramiennikami, różne były rodzaje tego. To jest ta najcięższy element i najbardziej chroniący te inne ważne organy dla życia. Nie takie wrażliwe w pierwszym kontakcie, jak to, o czym wcześniej mówiłem, ale ważne, kluczowe dla funkcjonowania. I tutaj sprawiedliwość, no to myślę, że w dwie strony należy rozumieć, że z jednej strony jest to pamiętanie o usprawiedliwieniu, że tylko krwią Chrystusa zostaliśmy uznani za godnych przebywania z Bogiem. Nie nasze jakieś dokonania i tak dalej, ale z drugiej strony ten pancerz sprawiedliwości, to że on często był taki łuskowaty, z takich łusek. Nie? Jeśli jedną łuskę tylko się wyrwało z tego, no to jeszcze nie było tego. Ale jak był zniszczony i nie miał wielu łusek, to praktycznie nie chronił. Nie? Dlatego każdy nasz aspekt, każdy aspekt naszego życia powinien być w prawości Bożej funkcjonować. Wtedy rzeczywiście jesteśmy tu na naszym ciele, w tym najbliższym otoczeniu, chronieni przed pociskami i ciosami. Zaraz potem są nogi. Pamiętacie,
tutaj mówiłem o tym, stójcie, tu jest też podkreślenie, znaczy słuszność naszej obserwacji, że nie, że te sandały nie służą, znaczy, że ta pozycja nie jest statyczna. To stójcie, to nie oznacza nic nie róbcie. Nie? Tylko te sandały służą do chodzenia. Można powiedzieć, że boso by też poleciał. Nie? Boso by też kawałek poleciał. Ale najwięcej czasu na czym spędzały rzymskie legiony? Na maszerowaniu. Ale całe to imperium potrafiły. Pokonywali nawet tysiące kilometrów. Boso by nie dali rady. Nawet jakby po tartanie chodzili. Zwiadowcy strony przeciwnej rozrzucali na drodze rzymskich legionów czy przeciwnych wojsk takie kolce. I przebił sobie nogę, to mógł sobie tylko siąść na zydelku i tam czekać ewentualnie, a wojsko musiało iść dalej. Dalej. Często walka oznaczało przepychanie. Nie? Że stawali i pchali się. Żeby rzeczywiście się nie cofnąć, a pchnąć, to trzeba było mieć punkt podparcia. Dlatego te sandały często były z kolcami. I go razem z powierzchnią ziemi dopiero, że tak powiem, przesuwa. Także obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Zobaczcie, mówi się, że miecz jest tutaj jedynym ofensywnym narzędziem w tym tekście. A tu jeszcze miecza nie ma. Ale mamy konieczny element do ataku. Bez tego nastawienia, że my jesteśmy rybakami ludzi, że to jest nasz główny cel. To jest nasze główne zadanie i temu chcemy się poświęcić. Że to jest przyjemniejsza rzecz, to jest połów ludzi. To nie pójdziemy do właściwej bitwy. Może jakąś będziemy toczyć, nawet z sukcesami. Ale nie do tej bitwy Bożej, która się rozgrywa. Czyli najważniejszego frontu bitwy. Bo ten front idzie tam, gdzie jest Królestwo Ciemności i Królestwo Światłości, Królestwo Chrystusa. I my jesteśmy tymi ambasadorami, którzy tam wchodzą, by tych, którzy powiedzą amen, Bóg Ojciec przenosił do Królestwa Chrystusa. Jeśli nie mamy tej świadomości, to pójdziemy w obcy bój. Dlatego, jeśli chodzi o element ofensywny, to ja bym już tu wskazał. Buty to jest element ofensywny armii rzymskiej. Bez właściwych butów to by mogli Rzymu bronić, ale nie podbić pół świata. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, czyli tarczę zaufania. Możemy cofnąć się do poprzedniej części. Zobaczcie. W końcu, jako podsumowanie, to jest koniec listu. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przejdźmy do następnego. Tarcza zaufania. Umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego. To jest właśnie to zaufanie. No, to jest przynajmniej główny element tego umacniania. To jest ciągła świadomość, kto jest nade mną, wokół mnie. I tu oczywiście są też te ogniste pociski. Nie? Zgasić wszystkie ogniste pociski. Wszystkie. Zgasić, czyli całkowicie zneutralizować. Rzymski wojownik, to co powiedziałem wcześniej, legionista, nigdy nie wychodził sam. Armia rzymska, do której odwołuje się apostoł Paweł, cały czas działała wspólnie. Nawet taka prosta rzecz jak warta. To nie wystawiali jednego jelenia, a reszta idzie spać fajnie. To jest stójna. Tylko każdą taką czynność robili zespołowo. Bo to było dla nich ważne w jakiś sposób. Możemy tutaj zadać sobie pytanie i odpowiadać na nie. Dlaczego to było ważne? Ku natarciu i obronie. Można tak powiedzieć najprościej. Motywacja, pilnowanie siebie nawzajem, ale i proszę o najbardziej słynny rzymski szyk. Szyk żółwia. Nawet we czterech.
czyli w tej najmniejszej, że tak powiem, warcie rzymskiej, to mogli już stanąć tak, że tylko z góry by można ich zaatakować. A tak, jeśli stanęli jeden koło drugiego, z tarczami dookoła siebie, to obronę okrężną mogli realizować. Kiedy ich było więcej, no to potrafili takie rzeczy z tymi swoimi tarczami robić. I praktycznie wszystkie ogniste pociski i tak dalej, te strzały różnych dzikusów mogły im niewiele zrobić. Poprzednie elementy były, czyli pas, to jest dla mnie, trzymam moje oporządzenie, moją, że tak powiem, brodę wyżej podnosi, żeby nie chodził taki z czapką i miał tutaj przed swoimi wrogami. Pancerz, no to tylko mnie chroni, nie? Buty, no to ja na nich pójdę, to są moje osobiste buty, ale tarcza nie jest moją osobistą tarczą. To nie jest moja osobista tarcza, to jest tarcza jego, jego, jego i tego wszystkich, którzy są obok mnie. To jest tarcza całego oddziału. Moje zaufanie do Chrystusa. To jest tarcza całego oddziału. Wróćmy do tekstu. Przyłbica zbawienia, no to hełm, który można, poproszę tego slajd z Rzymianinem, hełm chroni głowę, czyli centrum myśli. Jeśli tu dopuścimy, wiecie, jakieś wątpliwości, no to cały żołnierz, jeśli on nie wie, co z nim będzie, jeśli on nie ma poczucia, że dostanie żołd, że wodzowie, konsulowie nie uciekli, jeśli żołnierz straci głowę, czyli pewność swego związku z dowódcą, pewnego, niczym niepodważonego. Tak jak w pierwszej brygadzie. Co było dla tych ludzi tym spoiwem? Lecz z nami był nasz drogi wódz. Jeśli to wie, to wszystko inne już, wiecie, jest wynikowe. Dlatego ten hełm, tu, głowę, dlatego tak ważne jest to mówienie o nieutracalności zbawienia. Mówiłem to też tydzień temu. Ale zobaczcie, co jest ciekawego na hełmie. O tym się rzadko mówi, ale to jest przecież rzymski ekwipunek. I Paweł się do tego odwołał. Co żołnierz rzymski nosił na hełmie? I po co? Postraszyć przeciwnika. Postraszyć przeciwnika. Ale był czerwony, duże. On nabierał wzrostu, nie? Zawsze te ze 20 cm sobie dołożył. Nie? To było kolorowe i piękne też. To miało być ładne i zwracać uwagę. Jak to zastosować? Jak możemy hełm zbawienia zastosować właśnie w tym celu reprezentacyjnym? To powinno być w jakiś sposób demonstrowane przez chrześcijan. To, że my jesteśmy zbawieni, że nie liczymy na zbawienie, nie mamy tam cichutką nadzieję, nie pracujemy na zbawienie, tylko jesteśmy pewni zbawienia. Zaufałem Chrystusowi, jestem Jego. Nikt nie może tu podskoczyć. Nawet jak w moim łbie by się coś poprzewracało, co przecież nikt nie jest pewny samego siebie, to On mnie trzyma, On mnie już, że tak powiem, zabetonował w swoim królestwie. Bóg Ojciec mnie tam przeniósł. Ktoś powie, pycha. Ale dla innych to jest niezwykłe. No jak? Tu na ziemi jesteś pewien? Czy pewna zbawienia? Niemożliwe. Nie może być. To jest właśnie odróżnienie chrześcijaństwa od religii. To powoduje, że ludzie zaczynają zaraz, zaraz. Tego jeszcze w życiu nie słyszałem. To jest coś nowego. Wróćmy do tekstu. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Nogi, buty to jest gotowość i wytrwały marsz, ale to jest zadawanie ciosów. Stwierdzenie jakiegoś innego chrześcijanina, które myślę, że tutaj bardzo pasuje. Że my się nie mamy przejmować, czy ktoś wierzy w Słowo Boże, czy nie wierzy, czy uznaje jego autorytet, czy nie uznaje. My mamy kłamstwa, w których on żyje, konfrontować z prawdą Słowa Bożego. Przebijać je prawdą Słowa Bożego. A o efekt tego niech się Bóg, że tak powiem, troszczy. I na koniec jest kolejny element wspólnotowy. Modlitwa tu jako prośba. Głównie zobaczcie, i za mnie. Modlitwa, czuwajcie z całą wytrwałością.
i za wszystkich świętych. Za mnie, za wszystkich świętych. Nie? Tutaj nie ma, że tak powiem, analogii do tego, co znajdowało się w rzymskim oporządzeniu. Dzisiaj powiedzieliśmy, że to tak jak komórka, czy coś takiego. To jest stała możliwość komunikowania się z dowódcą. Tego armia rzymska nie miała. Praktycznie do dzisiaj nie ma żadna armia, bo każdą łączność można zakłócić, a naszej nikt nie może zakłócić. Z wyjątkiem... Sam. Tak. Na przykład złe traktowanie żon. To jest jasno pokazany sposób, gdzie możemy zakłócić dojście naszych modlitw do Boga. Na koniec jeszcze pytanie. Apostoł Paweł jest Żydem wychowanym w kulturze greckiej. Oczywiście też rzymskiej, bo był obywatelem rzymskim, ale na terenach tych helenistycznych. Ale jaką armię opisuje? On nie opisuje greckich tych hoplitów. Tylko rzymskiego legionistę. Dlaczego? Bo hoplici przegrali. A dlaczego hoplici przegrali? Słabszą zbroję. Albo taktykę. Ducha walki mieli. Ale armia rzymska górowała nad każdą armią świata jednym elementem. Wyszkolenie. Nie tylko. A przynajmniej nie takim wyszkoleniem, o jakim myślisz. Na przykład armia spartańska. No nie wiem, czy nie była lepsza, jeśli chodzi o wyszkolenie indywidualne poszczególnego żołnierza. Ale górowała armia rzymska jednym elementem. Organizacją i dyscypliną. Armia rzymska, pokazaliśmy tylko jeden z szyków. Ten taki najbardziej znany, ten szyk żółwia. Ale ona miała bardzo wiele różnych szyków. Ona błyskawicznie wykonywała manewry w zależności od sytuacji na polu walki. Miała przygotowane sposoby radzenia sobie w różnych taktycznych okolicznościach pola walki. Współdziałanie z kawalerią, współdziałanie z łucznikami, atak taki, atak śmaki, przejście dla kawalerii, przejście dla słoni. To wszystko mieli obcykane. Armia grecka stosowała falangę. To był jej podstawowy, praktycznie jedyny styl walki. I tam też już był ten element współdziałania. Ale armia rzymska rozwinęła te szyki w całą majestrię, w sztukę. I dzięki temu pokonywała każdego współczesnego przeciwnika. I myślę, że dlatego apostoł Paweł nie hoplite nam tu przedstawił, tylko właśnie rzymskiego żołnierza. Żołnierza najbardziej zwycięskiej armii w historii świata. Jaki z tego wniosek dla nas? Dla mnie prosty. My mamy myśleć tylko o jednym. O zwycięstwie. Dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wszystko inne to za mało.